Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest Amanda Dziubińska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Będziemy oczywiście rozmawiać o Francji. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Obecnie prawo, kwestia eutanazji, jak jest regulowane we Francji? Nie jest dopuszczony zabieg przerywania życia, wspomagania w przerywaniu życia, czy wspomaganego samobójstwa. Różnie to się określa oczywiście w różnych porządkach prawnych. W każdym razie taka procedura nie jest dostępna. Mieliśmy w 2016 roku nową ustawę we Francji, która odnosiła się do praw chorych, praw pacjenta i osób, które są u schyłku życia. Odnosiła się do zasady godnego i spokojnego zakończenia tego życia. Niemniej jednak procedury, które są we Francji dostępne, to dalej jest kwestia pomocy pacjentowi w takiej formie głębokiej i ciągłej sedacji, czyli wyciszenia ośrodkowego układu nerwowego, takich działań farmakologicznych, które łagodzą te ostatnie stadia końcowe chorób, ale sama eutanazja na chwilę obecną we Francji nie jest procedurą legalną. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku słyszałem o protestach, które obiegły kilkadziesiąt miast francuskich. Cytuję, Francja mobilizowała się przeciwko eutanazji. Chodzi o plany legalizacji w tym kraju, cytuję, wspomaganego samobójstwa. Mamy marzec, rozmawiamy 14 marca i prezydent Francji już wypowiada się oficjalnie, że te przepisy wejdą, nie wejdą, jak będzie dalsze procedowane, jak będzie to procedowane w francuskim parlamencie? Nie mamy jeszcze projektu ustawy, z którym możemy się zapoznać, co też sprawia, że jednak te dyskusje na chwilę obecną są ograniczone do pewnego rodzaju gdybeń, prawda? Co się pojawi, co się nie pojawi w tej ustawie. Mamy pewne zapowiedzi ze strony Macrona. Wiemy, że w kwestiach proceduralnych projekt ustawy ma zostać złożony najpierw do Rady Stanu jeszcze w marcu, następnie ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów w kwietniu i do końca maja najprawdopodobniej zostanie on skierowany do pierwszego czytania do Zgromadzenia Narodowego, ale procedura parlamentarna można się spodziewać, że będzie bardzo długa. To znaczy ten proces raczej nie zakończy się w tym roku. Władza oczekuje, że dojdzie do końca cała procedura ustawodawcza dopiero w 2025. Kwestia jest również o tyle złożona, że rozmawialiśmy ostatnio również o wpisaniu aborcji do konstytucji i to jest zupełnie inna ścieżka, dlatego że jeżeli chodzi o eutanazję, to tutaj ten projekt ustawy będzie połączony jeszcze z innymi elementami dotyczącymi służby zdrowia. I tak z zapowiedzi Macrona wynika, że projekt ma dotyczyć trzech obszarów tak naprawdę, czyli po pierwsze ma dotyczyć samej opieki paliatywnej i wsparcia paliatywnego, po drugie praw pacjentów i ich opiekunów, po trzecie natomiast samego wspomagania w umieraniu. Także będzie to trudny proces polityczny w obu izbach i w Zgromadzeniu Narodowym i w Senacie, bo można się spodziewać, że poszczególne siły polityczne będą również tutaj bardzo zacięcie dyskutowały kwestie samej opieki zdrowotnej we Francji, zwłaszcza opieki właśnie paliatywnej, która we Francji uważana jest za niewystarczającą. Bo wspomniałeś o protestach, to jest ważne, żeby podkreślić, bo wydaje się, że tutaj również skomplikowane będzie dyskutowanie na takim poziomie społecznym na temat kwestii wspomagania w umieraniu.
Chociaż wydaje się, że społeczeństwo francuskie no, jest gotowe zająć się tym tematem. Ja nie widziałam ostatnich sondaży na ten temat, ale mamy sondaże jeszcze z ubiegłego roku, gdzie no, około 90% Francuzów uważa, że należałoby zezwolić na taką procedurę. Także tutaj wydaje się, że konsensus na poziomie opinii publicznej jest, natomiast jest bardzo dużo środowisk, które no, podnoszą jednak sprzeciw wobec tejże procedury. A także i te dyskusje na poziomie społecznym będą na pewno bardzo no, zażarte i daleko idące. Środowiska katolickie, również ci konferencja biskupów Francji, osoby powiązane z, powiedzmy, bardziej z prawą stroną, mówią o zagrażającym lobby firm ubezpieczeniowych we Francji. Tak, środowiska rzeczywiście religijne tutaj podniosły duży sprzeciw. To właściwie nie tylko jeżeli chodzi o środowiska katolickie, ale także innych wyznań. Także no, będzie to na pewno trudna przeprawa, jeżeli chodzi o francuską scenę polityczną i społeczną. No ale właśnie, no, jest to projekt, którego można się było spodziewać. No bo Macron już zapowiadał w swoich obietnicach wyborczych, że tym tematem się zajmie. Sugeruje się również, że to może być jedna z najważniejszych reform społecznych, która przez Macrona będzie w trakcie tej drugiej pięcioletniej kadencji prezydenckiej przeprowadzona. Macron też tutaj jest bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o słowa. On mówi o tym, że no, ustawa będzie dotyczyła pomocy w umieraniu, nie używa słowa eutanazja, nie używa sformułowania wspomagane samobójstwo. To tutaj na tym poziomie retorycznym jest również dla niego ważne. Też trzeba wspomnieć, że wcześniej były przeprowadzone we Francji różnego typu konsultacje dotyczące tej kwestii. Mieliśmy posiedzenia Krajowego Komitetu Konsultacyjnego do spraw etyki, który się zajmował tą sprawą i który no, jakieś kilkanaście miesięcy temu, chyba około półtora roku temu, wydał opinię, która toruje, można powiedzieć, drogę do zmian legislacyjnych. Mieliśmy również Zgromadzenie Obywatelskie, które zajmowało się kwestią końca życia. Tutaj również ta opinia była przychylna w stronę zmian w aktualnym porządku prawa Francji. No i trzeba jeszcze dorzucić do tego, że w tej debacie publicznej no, często odwołuje się jednak do takich kwestii jak szybko starzejące się społeczeństwo francuskie, to, że coraz więcej i w coraz młodszym wieku mamy zachorowań na ciężkie choroby, tego, że WHO szacuje, że do 2050 roku znacznie wzrośnie zachorowalność na raka, tego, że zmienił się model rodziny, że ten model międzypokoleniowy odszedł do lamusa, więc i opieka, i wsparcie dla osób starszych i ciężko chorych jest tutaj raczej na barkach państwa, natomiast no, nie ma się, wiele osób nie ma kontaktu już z rodziną. Także wiele kwestii społecznych dookoła tego problemu jest poruszanych i wybrzmiewa. To dużo świadczy o francuskim społeczeństwie dzisiaj. No tak, oczywiście. Przy okazji tak trudnych ustaw wiele rzeczy wychodzi na światło dzienne. Wychodzi chociażby to, jak bardzo opieka paliatywna we Francji jest niedofinansowana i jakie są jej potrzeby. A jest ona również sprzężona z wszystkimi innymi tak naprawdę problemami, z którymi boryka się służba zdrowia. Macron tutaj deklaruje, że dzięki nowej ustawie państwo przeznaczy dodatkowy miliard euro w ciągu 10 lat na opiekę paliatywną. No ale już dzisiaj widzimy, że jest ponad 20 departamentów francuskich, w których nie ma oddziałów opieki paliatywnej. To jest ogromny problem. Jest mało łóżek, jest niska ich dostępność. W takich departamentach jak Gujana Francuska czy Majotta nie ma oddziałów opieki paliatywnej, więc no przy okazji właśnie procedowania tego typu ustaw wychodzi cała masa innych problemów, z którymi borykają się Francuzi. Amanda Dziubińska dzisiaj dla Państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Francja. Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.